Chyba tak, guma koro... Cześć kochani, witam was tym razem u Gilmorek. Jeśli będzie coś dziwnie brzmiało, to was bardzo przepraszam, ale jestem u rodziców i będę przez najbliższe kilka tygodni. Tak myślę, że ze 2 tygodnie na pewno, a być może nawet 3 tygodnie. Uwaga, teraz będzie chyba jakiś stuk. A może nie? A może tak? Jestem przy moim starym biurku, na moim starym krześle, w moim starym pokoju i nagrywam starymi urządzeniami, więc może brzmieć dziwnie, może brzmieć tak sobie. Mam nadzieję, że nie będzie tragicznie. Przepraszam was za poprzednie 2 odcinki, to znaczy jeden odcinek Gilmorek, jeden odcinek Borejków. Niestety z jakiegoś powodu nie nagrał mi się dźwięk gry. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę miała tego problemu. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego on się nie nagrał. Nie mam pojęcia. Sprawdzałam przed chwilą, nagrywa się w porządku, więc powinno być dobrze, ale... Nie wiem, nie umiem tego przewidzieć i tak naprawdę okaże się dopiero, wiecie, jak skończę nagrywanie, czy wszystko działa, czy nie. O, utraciłam właśnie połączenie z internetem, nie wiem dlaczego. Ale nie jest mi chyba za bardzo do rozgrywki potrzebny, więc jakoś to przeżyję. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, Christopher przeprowadził się do Lorelai i Rory. To znaczy przeprowadził się, słuchajcie, ja go przeprowadziłam, ponieważ oni chcą razem pojechać na ferie zimowe, na święta, do Komorebi. To znaczy Christopher chce dziewczyny zabrać ze sobą i on płaci za wszystko, słuchajcie. On płaci za wszystko, ojciec stawia. Także Chris. Tak, jak widzicie, nam się tutaj troszeczkę powiększyła ilość kasy, bo no, Christopher się wprowadził z całym, ze wszystkim. Ale ja sobie sprawdziłam, ile tam dziewczyny miały. 20 500 z jakimiś groszami, więc powiedzmy 20 500 i tyle sobie potem po prostu odejmiemy, jak on się wyprowadzi. Okej. Dobra, Chris. Szukamy, gdzie, jak się jedzie do Komorebi. Chyba tak, Góra Komorebi. Słuchajcie, wstawiłam tutaj taki piękny, piękny, piękny budynek z galerii. Sakura Mountain, wynajmij na, słuchajcie, bo ile on kosztuje w ogóle? Wow! Słyszeliście to? Aż mi po prostu zęby upadły na podłogę. 4412 za dzień. Dobra, ojciec stawia, trochę go wykosztujemy. No i jesteśmy. Jest bardzo wcześnie rano, więc zobaczcie sobie, jak to przepięknie wygląda o tej porze dnia. Piękny jest ten budynek, naprawdę. Robi gigantyczne wrażenie. Tu jest jakiś wodospad. Tu też. No jest po prostu przepięknie. Ja go troszeczkę, ale minimalnie zmieniłam. Tak naprawdę tylko w środku i dodałam więcej tych świecących drzewek, bo tak mi się wydawało, że jest ich za mało. Nie wiem czemu, po prostu chciałam, żeby było ich więcej. No tu jest taka sypialnia dla w sumie młodszych dzieci, ale no już trudno, tego nie zmieniałam. Tu sobie dziewczyna jedna może spać. Tutaj jest taka sypialnia małżeńska, w sumie... Myślę, że może być na dole. To, co zmieniłam, to zmieniłam właśnie ten pokój, bo chciałam, żeby troszeczkę, wiecie, było świątecznego klimatu i bardzo chciałam, żeby w domu był ten stolik taki ogrzewany, bo to mi się strasznie podoba i już wam chyba mówiłam, że ja chcę, żeby to było dostępne w Polsce, bo to jest po prostu doskonały pomysł. Oczywiście Lorelai uzna, że cały ten dom nie jest wystarczająco mocno przystrojony, bo Lorelai znamy. Czy ja znajdę ten dom w galerii, żeby go wam pokazać? O, tutaj. To jest ten. Autor Jessica Ray, coś tam i modyfikacja Maron Stone, jakoś tak. Nie wiem, nie znam się, ale
Budynek jest zacny, jest naprawdę zacny, podoba mi się, myślę, że Wam chyba też się spodoba. Jest tu parę rzeczy, które nie wiem, do czego służą, na przykład to. Nie mam pojęcia. A, nie mogę tego usunąć. Dobra, to niech sobie wisi. Ty, Chris, widzę, jesteś głodny, to proponuję, żebyś może coś upichcił. A czekajcie, o kurczę, nie wstawiłam tego takiego kociołka. O, Janie, dobra. A może można go kupić w którejś z tych, wiecie. Zobaczymy. Na razie, w takim razie przyrządź, gotuj. Co ugotujesz? Onigiri? A niech będzie po japońsku. Przygotuj onigiri, to tak w sam raz na śniadanko. Lorelai, widzę, też robi się głodna, ale ja i tak szperaj w poszukiwaniu zimowych dekoracji i wybierz ozdób fryzy. A, bo my dzisiaj mamy święto nowej umiejętności, to tak akurat nauczycie się jeździć na nartach. Ale nie, 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 chciałam... Okej, dobra, bo rozumiem, że muszę poczekać na Boże Narodzenie, żebyś mogło bożonarodzeniowo ozdobić dom. Spoko, a czemu ty jesteś smutna, kochanie? Widok kogoś bliskiego. A kto jest smutny? A czemu ty jesteś smutna? A co się stało? Ojej! Ale wy nie macie być smutne. Nie, nie, nie. Christopher, ty upichć tam. No. Dziewczyny. Gdzie co? Usiądźcie. A może usiądźcie tu? Usiądź. Usiądź. Christopher osiągnął drugi poziom gotowania. No cóż, to onigiri zbyt smaczne nie będzie, ale musi wystarczyć. I jak zjecie, no to wyskoczymy sobie, słuchajcie, zrobimy jakieś zakupy, wiecie, kupimy te narty i te inne takie i pójdziemy. Może faktycznie, no coś mi tu cały czas rozłącza z siecią, nie wiem dlaczego. Dziwne. Dobra, nieważne. Po prostu rozprasza mnie. No i mam starą myszkę, która tak strasznie, strasznie źle chodzi. Będę marudzić, przepraszam, no następne odcinki będą pełne mojego marudzenia, tak jakby normalnie nie były. Słuchajcie, czy tu jest wystarczająco ciepło w tym pomieszczeniu, w tym mieszkaniu? Może ustaw termostat cieplej? Lorelai, o, przyniosłeś tu? Ej, ale ty mi nie mów, że zrobiłeś tylko dla siebie. Nie. Zrobił więcej, to położymy sobie tutaj to onigiri. Jakie ładne. Zobaczcie, jakie ładne. Rory, weź porcję. Lorelai, ty też weź porcję. I zjedzcie sobie śniadanie. Boże, jak ja nie doceniałam mojej nowej myszki. Teraz ją dopiero doceniam. Naprawdę. Masakra. Jest strasznie niewygodna. A tak ją zawsze lubiłam. Rory, no kochana, usiądź sobie. Zgrywaj twardzielkę przy ojcu. Czemuż by nie? Możesz opowiedzieć mamie dowcip o mimach. Słuchajcie, ja ich nie słyszę, bo mam włożone słuchawki, żeby mi się podwójnie dźwięk z gry nie nagrywał. Pochwal szczerze. Mogłabyś też z ojcem tutaj. Nie narzekaj na poprawę, no co ty, popraw mu humor. Jak ty się czujesz? Ty jesteś pewny siebie, to dobrze. Możesz opowiedzieć niewiarygodną historię i jeszcze... Nie, nie chcemy jej wysyłać z urlopu. Osiągnięty poziom charyzmy. Och, no proszę. Dziel się w takim razie genialnymi pomysłami. Zaraz sobie skoczymy, słuchajcie, pojeździć trochę na oślej łączce. Pouczyć się odrobinę. Tak. Wszystko fajnie, ale tu mi ciągle coś zasłania widok. A czy to można zapalić? Włącz. O, no od razu ładniej. Wspaniale. To są, obejrzyj. A tu będziemy musieli pododawać prezenty. To dodaj prezent.
Dodaj prezent. I dodaj prezent. O mój Boże, no i co, znowu nie oszczędziliśmy wody wystarczająco. No ale tutaj już w ogóle nic nie zdziałamy, bo jesteśmy na wakacjach, więc będzie się tym trzeba zająć od nowa. Jak mi się dzisiaj język plącze, to jest jakaś masakra, przepraszam. Ale w ogóle powiem wam, że się czuję jakaś taka splątana dzisiaj. Nie wiem, czy mnie coś nie bierze, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie to, o czym wszyscy myślimy w tej chwili. No, zjedliście? Prawie widzę. Christopher, wiesz co? Sprzątnij, proszę. Lorelai, w porządku. Tak, myślę, że w porządku. Lorelai, możesz jeszcze skoczyć szybciutko do toalety. Rory, ty też. Christopher, ty też. Nie wiem, ile tu jest toalet. Mam nadzieję, że uda wam się jakoś powymijać i będziemy lecieć. No to tak, słuchajcie, nic nie widzę, bo tu jest mnóstwo śniegu, ale widzę, że tu możemy sobie w ogóle dojść, jakby sami. Także fajnie. Kurczę, przydałyby się jakieś skutery śnieżne. Kup kapsułkę Simika, kup mydło i powidło, kup ciepłe jedzenie i napoje, kup mydło, nie, kup mydło i powidło. Wy tutaj podejdźcie. I zajmie wam to strasznie długo czasu, dużo czasu, jak podejrzewam. Ale to nic, bo się tu rozejrzymy, bo tu jest przepięknie. Rory, gdzie jesteś? Biegniesz jako ostatnia, jak zwykle. No dobrze. O, Lorelai pierwsza. Nie, no nie jest tak daleko, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam trochę zabawa wzrośnie. Chociaż zdaje się, że podczas nauki jazdy nie wzrasta. O, a tutaj jeszcze jakieś jedzonko pewnie można kupić, co? Mhm. Jakieś onigirki i inne tego typu. No dobrze, zapraszam was tutaj do tej maszyny. Rory, hej, pospiesz się. Ty będziesz kupować. No i zobaczmy, co tu mamy. Części do ulepszeń armatury, deski dla dzieciaków, a ja nie wiem, a nie, Rory jest nastolatką, to już chyba nie. Wymioty i nagłe wypadki. Ale zimą chyba nie żądlą, co? Gadki na podryw, maść na ukojenie. Okej. Okay. Słuchajcie, ja bym kupiła po jednym, żeby zobaczyć. I tak, mini narty dla dzieci. Narty przebiśniegi firmy jakiejś tam. Pakiet uzupełniający z pustostworkami. Proszek przeciw stworzeniom pełzającym. Snowboard podstawowy. Spray przeciw stawonogą. Tablet króliś. Czarny. Trutka na nietoperze. Helikopter. Zabawkowa opowieść. Balsam na urazy. Okej. Wezmę no na wszelki wypadek, bo może coś się przyda, a snowboardy bierzemy 3 i narty bierzemy też razy 3. O, Luke dzwoni. No odbierz, co tam chce. Luke dzwoni, żeby pogadać. No spoko, możemy chwilę z Luke'iem tutaj pogadać, ale zaraz i tak lecimy. Proszę bardzo. A w ogóle to może wiecie co? Ja ich wezmę, zrobię z nich grupę? Otwórz grupę. O, babcia też przyjechała. No proszę. W tym samym czasie się z babcią tutaj spotkaliśmy. A, ja mam niewyłączone ciuchy, słuchajcie, z tego. Z dziesięcioleci. Będą czasami tutaj chodzić Simowie dziwnie ubrani. Czy ja muszę jechać na górę, żeby pojeździć na oślej łączce? Czy ośla łączka jest gdzieś tu? Bo ja się nie orientuję, ale... Ale... Nie wiem. Czy tu jest ośla... Tu jest ośla łączka. A, to jeszcze nie jedziemy na górę.
To nie, to weźmiemy sobie tutaj. O, idź na sanki, idź na narty. Zaczniemy sobie od snowboardu, wielokrotnie razem. Proszę bardzo, chodźcie. Gęsiego. Gęsiego wszyscy podążają za Lorelai, bo ona jak zwykle jest do wszystkiego pierwsza. Lorelai nie boi się niczego. Kurczę, ja muszę trochę, wiecie co, pograć sobie sama, stworzyć sobie jakiegoś sima i pograć nim od początku do końca i niczego wam nie pokazywać i się nauczyć grać, bo ja mam nieogranych kilka dodatków. Odkąd nagrywam znowu, to po prostu nie mam czasu sobie, wiecie, ograć. Niektórych nie mam czasu ograć, a niektóre mnie specjalnie nie interesowały. Ja je kupiłam dla przedmiotów i dlatego, że mam po prostu taką zasadę, że chcę mieć wszystkie dodatki. Czasami kupuję je od razu, czasami czekam na lepszą cenę, ale generalnie chcę mieć całą kolekcję. No pięknie, Lorelai. O Boże, a to tobie się coś stanęło, Christopher. A Rory? No dobra, na razie widziałam tylko Lorelai, że się wywaliła i Christophera, że się masował, więc pewnie też się wywalił. Tutaj babcia kroczy, jak widzicie, ale spokojnie zauważyliśmy jej, nie będziemy się z babcią witać. Będziemy mieć co opowiadać potem na obiadku niedzielnym. Dobrze, to sobie teraz poobserwujemy Rory. A ja zgubiłam wątek. Aha, że po prostu mam nieograne... O, poczekaj, Christopher... O, nie wywalił się. Brawo. Rory? Ładnie. I buch. Będzie muszę komuś zrobić zdjęcie. O, tu widzę, że... O, plasterek. Pobijana i upokorzona. Biedna Rory. No trudno. Teraz sobie poobserwujemy jeszcze Lorelai. I ja bym może zrobiła, słuchajcie, zdjątko. Ojoj, wszyscy zobaczcie, wszyscy są poobijani i pokaleczeni i nieszczęśliwi. O, jakiś limit stylu życia osiągnęliśmy. A dlaczego ty jesteś ubrany w ten strój? Czekajcie. Bo ja im zrobiłam stroje zimowe do Komorebi i one są bardziej adekwatne. Tutaj dziewczyny, widzę, są ubrane, a on się nie przebrał, on został w tym, co był. Dobrze, mój drogi. Nie, 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 ja to kliknęłam niechcący. Ja bym chciała, żebyś ty teraz idź na sanki z... Możesz iść z Rory na sanki? Idźcie na sanki, a ty... idź na narty jeden raz. O. Nowy poziom snowboard. Widzę, że chyba wszyscy już... Nie, Rory jeszcze nie osiągnęła, słuchajcie. Nie ma żadnej umiejętności rozwiniętej. Co jest dziwne, bo przecież jeździła na snowboardzie, ale no dobrze, to zjedzie sobie raz z tatą, słuchajcie, na sankach. Bo chcę też zobaczyć, jak to wygląda, jak jadą w dwójkę i nie są dziećmi. Nie wiem. No rozumiem, że tak się da, bo mogłam to ustawić, a jestem po prostu też ciekawa, jak to będzie wyglądało. Więc sobie popatrzę i może też zrobię zdjęcie. Lorelai korzysta z wypożyczonych... A, o matko, bo ja im nie dałam, czekajcie, bo ja im nart nie dałam. Rory, słuchajcie, kupiła, ale sobie zostawiła. I bez sensu. Proszę. Ale nie wszystkie. O, jaka ja głupia jestem. Dobrze, dobrze. Jestem głupia, ale to nic. Mimo wszystko też się uczę. Proszę bardzo. Jedno dla ciebie, jedno dla ciebie. Może będą się szybciej uczyć na tych kupionych snowboardach? No nic. Jedziemy na razie na saneczkach. Szkoda, że nie można było sanek kupić. Iha. Spoko.
Wiecie co? No dobra, koniec, dosyć tej oślej łączki. Ja ich wyślę, niech oni idą już sobie zjechać z normalnej góry. No nic, najwyżej się Rory połamie. Trudno. Będzie śmiesznie, powiedzmy. Jedź na górę z... za wszystkimi. I co, jesteście już na górze? Nie. Czekajcie, bo ja się nie mogę teraz odnaleźć. A, Lorelai już jest na górze. Rory też. A Chris? Nie wiem. No dobra, ale widzę, że tu jest góra. Jak jest góra, to znaczy, że można jechać. A która z tych zjazdów, który z tych zjazdów jest mniej niebezpieczny albo bardziej niebezpieczny? To wygląda z... Czekajcie. Nie mogę. A czemu nie mogę? Ekspercka trasa, ok. Niedorzeczna trasa, ok. Średnia trasa. Łatwa trasa, dobrze. To jedziemy łatwą trasą. Na snowboard. Jeden raz. Oj, przepraszam. Duża intensywność. Ty się już nauczyłaś na nartach. Oj, a tobie co się stanęło? Bolały stopy. Idź na snowboard. Jeden raz. Damy ci średnią intensywność, a ty idź na snowboard. Jeden raz. I tobie damy małą intensywność. I ja chcę zobaczyć Rory, więc sobie ją będziemy obserwować. No właśnie, bo ty tu się jeszcze. To może będziemy obserwować teraz Lorelai, zanim Rory tutaj dotrze. No, bo ona jeszcze jest na... Jedzie Lorelai. A tobie dałam dużą intensywność, ale ty też jeszcze tu nie jesteś. Chyba, że już zjechałeś, bo ja się pogubiłam. Sialalalalalalala. No ładnie Lorelai idzie, słuchajcie. Taka ta trasa delikatna, bym powiedziała. Ciekawa jestem, czy nie rośnie jej zabawa prawie. To jest dziwne dosyć. No i trochę się wywaliła. Rory? O, Rory jedzie. Rory jedzie i trochę mnie martwi właśnie, że też jej nie rośnie umiejętność, a przynajmniej nie pokazuje, że jej rośnie. Snowboarding. Dziwne to. No i ty? Też jedziesz. Pewnie to jest jakiś bug, bo... No ładnie. A jemu rośnie, o, widzicie? Dziwne. Drugi poziom jazdy. Rory, wiesz co? Ponieważ ja bardzo chcę, żebyś ty się nauczyła jeździć, więc ja cię jeszcze puszczę. Ja myślę, że ona się nauczy, że to jest jakiś bug, że nie pokazywało. Ja cię jeszcze puszczę. Jedź na górę. Wiesz co, sama? Wejdź na górę. Ty jesteś... No tak, porażka. W ogóle jak wy się czujecie? O, widzę, że jesteście głodni, więc sobie zaraz skoczymy na jakieś jadełko. Szkoda, że tu nikt nie obsługuje. Na razie usiądź. Ty też tu usiądź. Rory, bo ty tu masz jakieś maści, to może by było warto ich użyć. Tak, bo ja jej kupiłam i to tak trochę... Łagodzący balsam na urazy. A one chyba działają tylko na urazy, w sensie na coś, na jakieś ukąszenia, a nie po prostu na bolące stopy. Ale dobra, to usiądźcie sobie. Boże, jacy wy biedni jesteście i wykończeni. Rory, gdzie ty jesteś? Jesteś tu już na górze? W sumie, czy to ważne? Ważne, żebyś zjechała na dół. A nie, no nie. Gdzie jesteś, robaczku? O, teraz jesteś na górze, okej. Okay. Dobrze, to ja się teraz już zorientowałam, co i jak, ale jest w ogóle straszna pogoda. Ten śnieg jest łohoho. Nie lep bałwana, tylko ja chcę, żebyś zjechała.
Łatwa trasa, idź na snowboard wielokrotnie i duża intensywność. Gdzie ty idziesz? Nie. Nie ma do najbliższego. Masz jeździć. Najwyżej cię zasypie. Wy możecie już wrócić. O, biegniecie do najbliższego, bo mamy chyba, słuchajcie, tą śnieżycę. Ja bym chciała, żebyście wywrócili do siebie, do domu. Tak, chyba tam się udajecie. Nie wiem. Tak, okej. No to skoro... O Jezu, jak strasznie jest! A ja tu biedną Rory wysłałam. O matko, ona nam tu zamarznie. Zjedź raz. Raz. Wystarczy mi, jak zjedziesz raz. Nie musisz zjeżdżać wielokrotnie. Zjedź raz. Ja chcę to zobaczyć, żebyś zdobyła umiejętność. O. O, i widzisz, i rośnie ci. Pięknie. Dawaj, mała, dawaj. Nowy poziom. Jest. Wspaniale, widzisz. Wiedziałam, że ci się uda. I już ci tu ustawiam, żebyś sobie ładnie i grzecznie wracała do domu. Jak już zjedziesz, to ci wyłączę tą wielokrotność, bo faktycznie jest pogoda bardzo nieprzyjemna. Pięknie ci to wyszło. No, bo jest chyba, zobaczcie, jest burza śnieżna z piorunami, a ona jeździ na nartach. O Boże, jaka jestem niedobra. Lecz ty jeszcze nie dotarłaś do najbliższego pomieszczenia. Jezu, ale możesz biec, słuchaj, nie musisz drobić. Mogłabyś po prostu pobiec. Byłoby szybciej. Christopher, jesteś? Jesteś, dobrze. Przepraszam. Znowu by na ciebie spadło gotowanie, Chris, ale wiesz co? Ja jednak chciała, żeby było przygotowane coś smacznego. A ty to tak średnio sobie z tym radzisz. Boże, tu jest za dużo rzeczy w tym domu. On jest piękny, ale tu jest za dużo rzeczy. I ja nie mogę. Pojedyncze łóżko Rory Gilmore. Nie wiem dlaczego. Sprzątnij to. Dziewczyny przyjdą, to będzie akurat czas, żeby przygotować coś do jedzenia. O, Lorelai, gotuj. Pierogi z warzywami. Zobaczymy, czy ty umiesz ugotować coś japońskiego. O, ramen można. Ramen z wołowiną. To by było nawet smaczne. Jeszcze zobaczę, czy jest coś innego ciekawego. Yakisoba z warzywami. Makaron. No dobra, wiecie co, ale myślę, że na taką pogodę ramen to jest całkiem niezły pomysł. Sama bym ramen zjadła. Jakiś dobry z wołowinką. Także moja droga, przygotuj ramen. Kurczę, nie wiem, czy ty nie przygotujesz go tylko dla siebie. A to byłoby szkoda. Byłoby lepiej, gdybyś przygotowała ramen dla wszystkich. Czemu on poszedł na górę? Biegnij do najbliższego pomieszczenia. Świetnie, Rory, gdzie ty jesteś? Przyszłaś też już? Wspaniale, dobrze. To w takim razie... Możesz tutaj usiąść. Graj w grę. Ty jak skończysz, to też tutaj zapraszam cię do usiąścia, do usiądnięcia. Ja specjalnie tak mówię, żeby nie było. Lubię, słuchajcie, trochę poprzekręcać słowa dla zabawy. No, Lorelai, kurczę, według serialu powinna być kiepską kucharką, ale tutaj nam nasza Lorelai Simowa wyszła całkiem niezła kuchareczka. No ale czemu nie? Czemu nie? Jejku, ale to nawet smacznie wygląda, jak się tak kręci w tym garnku. Cudownie. Dobrze, moja droga. Zobaczmy ten ramenik. No tak, ja wiedziałam, że ty zrobisz jeden. Gotuj.
ja będę teraz niedobra i... Ramen z wodorostami. Będziesz gotować dla każdego osobno. Będzie dużo gotowania, słuchajcie. A sama zjesz ostatnia. Dobrze, kto jest najbardziej głodny? Rory jest najbardziej głodna, bo Rory się tutaj biedna najbardziej nawymęczała, więc... Dobrze, skoro Rory jest biedna najbardziej głodna, to... O matko. Czy mi się wydaje, czy to... Tu się coś popsuło. Zjedz to. Lorelai przygotuje po prostu ramen dla każdego dzisiaj. Musicie poczekać grzecznie w kolejce. A potem proponuję, żebyście... O, już jest 21, więc ja was w takim razie poślę spać. Kurczę, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, dlaczego tu mi pokazuje łóżko. Rory, ja cię potem, jak już skończysz jeść, to zaproszę cię na górę. Tu jest łazienka. Czy w tej łazience jest prysznic? Tak. Weź gorący prysznic, bo to będzie tak akurat na taką pogodę. Wspaniałe rozwiązanie. I zaproszę cię, żebyś spała może na tym górnym łóżku. Ty widzę skończyłaś. Dobrze. To weź tutaj, przygotuj jeszcze jeden ramen. Tak, Christopher, jak widzicie, zasnął. Lorelai przygotowuje trzeci ramen. Już jest bardzo głodna i robi się bardzo zmęczona. Ale myślę, że to mimo wszystko nawet fajnie, że tak wyszło, że wiecie, ona przygotowała dla każdego osobną, fajną zupkę. No ja najchętniej bym ich wysłała do jakiegoś, do jakiejś restauracji, ale dobrze. I ty sobie zjesz tą, a ty, Christopher, się obudzisz i potowarzyszysz jej i zjesz sobie to. I zjecie sobie razem, a potem pójdziecie spać. O, i dotrzymacie sobie towarzystwa, bo widzę, że towarzystwo również wam spadło, no więc okaż podziw, że taki dobry ramen przygotowała. Nie musisz narzekać na święto, święto było fajne, przyjazne. Możecie się właśnie podzielić nastrojem tego święta, nauczyliście się jeździć na snowboardzie, więc super fajnie. No dobra, moi kochani, tym romantycznym akcentem się z wami dzisiaj żegnam. Zapraszam was na kolejny odcinek i życzę wam, bo ten odcinek pojawił się chyba w Wigilię, więc życzę wam, moi drodzy, wesołych świąt, kolejnego szczęśliwego roku, gdyby żaden odcinek się przed Sylwestrem nie pojawił, a jeśli się pojawi, to życzę wam po raz kolejny. Bawcie się dobrze, życzę miłego simowania, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!